kitem. A do tańca trzeba dwojga. To normalne, że trzeba dwojga do współpracy. Ale współpraca nie tylko musi się wyrażać partnerstwem, czyli narzeczeństwem, czy później małżeństwem, ale także jest współpracą. Tylko co innego jest współpraca w pracy, a co innego jest współpraca w domu, w rodzinie. Podobnie jak w rodzinie jest także przyjaźń pomiędzy dwojgiem ludzi. No i zaczniemy, bo ten temat został wywołany, ale właściwie chodzi przede wszystkim o partnerstwo, to, które kończy się obrączką. I pięknym, pięknym marszem wesel. Kobietę przede wszystkim wystawimy jako damę, czyli kobietę spod znaku barana. To kobiety przede wszystkim bardzo ekskluzywne, bardzo ładne, ale o tym więcej oczywiście jest o kobietach baranach i będę i tam omawiam, a tutaj pokrótce tylko tak, żeby się zrozumiał różnicę pomiędzy jednym znakiem a drugim, a relacje, bo chodzi o relacje, jakie są pomiędzy kobietą baranem, a mężczyzną bykiem. I teraz kobieta baran to przede wszystkim żądna, do przodu, waleczna postać. Bardzo ruchliwa, jednocześnie, ale nie zawsze, nerwowa. Mówiąca głosem wojskowym. Z kolei mężczyzna byk jest łagodny, spokojny, potężny. Nie zawsze potężny musi być z figury, ale potężny w swojej masie, głosie. Bardzo często są to głosy bardzo niskie, takie barytonowe, ale jeszcze tym bardziej, ja nie mam barytonu, dobrze zostawię. Z kolei, jeżeli wrócimy do kobiety, kobieta baran i jej planeta opiekująca się, czyli nią, jest Mars. Mars to energia, pasja, działanie, siła. Wszystko, co prze do przodu. Teraz, dobrze, a u byka z kolei Wenus. To jest wsparcie jakby wsteczne, twórcze. To jest wsparcie do tworzenia. I teraz wyobraźcie sobie takie złotko czy sreberko, jak nazywamy, raczej sreberko, taką cały czas atak, cały czas sreberko, ciągle gdzieś, ciągle pełno tej postaci i nagle tutaj byk, który udaje byczka Fernando i lubi się kwiatkami bawić, lubi się wszystkim bawić, tylko żeby dać święty spokój. Najlepiej na swojej działeczce, usiąść na leżaczku i niech partnerka mu przyniesie tylko najlepiej sok pomarańczowy ze słomeczką i jakby się udało kawałek bewsztyka jarskiego. Bewsztyka, ale jarskiego. Bardzo smacznego i tak, żeby był dużo tłuszczyku. I dużo, żeby dla brzuszka i miła poduszka. Jeżeli coś takiego lubisz, to dlaczego nie? Możesz wybrać. Ale jeszcze jest druga wersja, oczywiście, o której też trzeba coś wspomnieć. Partnerka byk, a on baran. Czyli kobieta spod Wenus. Doskonała, fantastycznie, kobieta z Wenus, przepiękna, przebiegła i lekko złośliwa. Bo co tu ukrywać, ale kobieta byk żąda od partnera luksusu. Kochanie, mój tapczan jest niewygodny.
Muszę teraz mieć swój teren. Ponieważ się rodzina powiększyła o ciebie, to ja potrzebuję o 2 zera więcej. Liczmy, że nie tylko w hektarach. Czasami. Dawniej to było w morgach. Dzisiaj 2 zera do 1000 robi się niezły obszar. Kto go będzie obrabiał? Baran skory do... Bo przecież ma swoją byczycę. I wprost tak zadowolony, że będzie się mógł rozpędzać od końca do końca. Aż mu pęknie serce z radości. To jest dopiero twór i bar. Czy może być odwrotnie? Trzeba wziąć pod uwagę jeszcze jedną rzecz, że przecież to jest, są tylko znaki, a w rzeczywistości planety biorą udział w każdym zagmatwanym partnerstwie. Muszą się nałożyć Wenus z Marsem czy Wenus z Plutonem. Muszą być jakieś aspekty, czy Mars z Neptunem, czy Jowisz ze Słońcem, te, które tworzą partnerstwo. I teraz tak, każde partnerstwo z tych, które wymieniłem, są różne. Są tak skrajne, że jeżeli porównujemy panią barana i pana byka i panią byk i pana barana, nie możemy tego porównać. Dlaczego? Dlatego, że dwa identyczne kosmogramy, tylko że tutaj jest kobieta baranem, a tutaj jest bykiem kobieta, mimo to, że mogą urodzić się w tym samym czasie, będą miały zupełnie inną mentalność, ponieważ Słońce znajduje się zupełnie gdzie indziej. Po pierwsze, w tym samym czasie się nie mogą urodzić, ale na przykład założenie pan baran i kobieta baran to nie jest ta sama postać. To nie jest to samo zachowanie ze względu chociażby na to. O to by poszło, że nie mają tych samych rodziców. Jeżeli mają nawet tych samych rodziców, bo są rodzeństwem, to jeszcze są różnice czasowe w urodzeniu. I na przykład ona może nigdy nie posiąść mężczyzny jako baranica, ze względu na to, że jej nikt nie odpowiada, ponieważ w takim miejscu ma umieszczone Słońce. On z kolei może mieć tłum kobiet i nie umieć ich wybrać. Teraz proszę spojrzeć z punktu widzenia doskonałości kosmogramu, a właściwie spojrzenia starego mędrca. Mędrzec powie, co za różnica. Ty nie możesz się zdecydować, a ty nie masz. Czy nie stoi się na tym samym rozdrożu? Tylko może w innym kierunku się myśli, ale czyny się liczą. Więc czynami są planety, a nie znaki. I zawsze pytanie tego typu, czy ja jako waga, mogę pojmać skorpiona? Kiedyś o tym opowiem. Oczywiście, że tak. Ale pod jednym względem. Kiedy dostaniesz przyzwolenie planet. Bez planet możesz tylko dostać po rozwodzie. A rozwód jest największą rozkoszą dla dzieci. Przeważnie jak nie ma taty. Nie ma mamy, w zależności, gdzie dzieci pozostało. Najgorzej, jak zostało u babci. I nie ma ani taty, ani mamy. Chociaż znam szczęśliwe dzieci, że nie mają ani taty, ani mamy. Ja? Jaki jestem? Nie wiem. Chciałbym wiedzieć. Ale na razie jeszcze się zastanawiam, czy chciałbym być u taty, czy u mamy, czy u babci. A może gdzieś, gdzie w innej przestrzeni.
Także zapraszam na dalszy ciąg Bal we dwoje. Ale oczywiście dalszy ciąg opowieści o astrologii i nie tylko będzie kontynuowany. Dziękuję.